Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj przywitać wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Temat, którym chciałbym się dzisiaj podzielić dla wszystkich, którzy będą słuchać, którzy będą oglądać tej usługi, to jest temat związany z imieniem Jezus Chrystus temat, który jest związany z autorytetem temat, który jest związany z mocą, która jest w tym imieniu Jezus. Żyjemy w czasach i żyjemy w kraju. W którym imię Jezusa jest przekazywane praktycznie każdemu dziecku. Pamiętam czasy, kiedy jako dziecko uczono mnie, aby z wielkim respektem i szacunkiem odnosić się do tego imienia. Ale ja zauważyłem, że pojawiały się stwierdzenia, aby imienia pańskiego nadaremno nie używać. Jest to prawda, ale to czasami powoduje, że w życiu czy w niektórych środowiskach jest obawa, Zwracania się do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jako chrześcijanie powinniśmy się zwracać do Boga w tym imieniu. Chciałbym się podzielić pewnymi fragmentami Słowa Bożego, czy to ze Starego, czy z Nowego Testamentu, gdzie praktycznie każdy prorok Starego Testamentu przepowiadał narodziny syna Bożego jako zbawiciela. W księdze Izajasza jest napisane, Siódmym rozdziale, czternasty, piętnasty werset: I oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel. Dokładnie to tłumaczy się, i Bóg z nami. I dalej jest napisane, co Jezus Chrystus jako chłopczyk miał czynić w swoim życiu. Praktycznie czasami, kiedy rozmawiam z katolikami, a szczególnie przypomina mi się moja mama, kiedy mówię jej o tym, że ten Jezus, Syn Boży, czynił znaki i cuda, uzdrawiał, uwalniał, karmi głodnych, zbudzał zmartwych. W odpowiedzi często słyszę, a to był Jezus. Chciałbym w pewnym sensie obalić ten mit. Jest prawdą, że Jezus czynił to, co czynił. Ale chciałbym, aby spojrzeć do Słowa Bożego, ponieważ jest to istotna kwestia, czy tylko Jezus, i ze względu na to, że to był Jezus, Działy się te rzeczy, czy przyczyna jest zupełnie w innym miejscu? Tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko prorok Izajasz bardzo często mówił o nadchodzących narodzinach Mesjasza Wybawiciela. W czasach Starego Testamentu imię miało ogromne znaczenie, dokładnie mówiło to, czym ta osoba będzie. Także jeżeli chodzi o imię Jezusa. Dokładnie jest mowa o tym, że on będzie ten, który wybawi. Chrystus wybawi z hebrajskiego Joshua, albo z -e -e, Jozue dokładnie oznacza też wybawiciel. Gdybyśmy przeczytali list do Efezja, jest to praktycznie główne miejsce, które mówi o tym, dlaczego myślę, że Jezus czynił to, co czynił, i te wielkie rzeczy, które nam imponują którymi się zachwycamy, te znaki cuda uzdrowienia, zbudzenia zmartwych, czy karmienie tysięcy ludzi, czy to było tylko dlatego, że to był Syn Boży poczęty z Ducha Świętego, czy przyczyna jest także gdzie indziej. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, od piątego praktycznie do 10 wersetu są napisane pewne słowa, które mi dużo pomagają, a z jednej strony Napełniają pewną nadzieją, że to nie tylko Jezus, ale Ty możesz być w Jego miejscu i doświadczać te same rzeczy, które doświadczał syn Boży. Jest napisane tak: takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł, i ja przeczytam. Później całość, ale kiedy czytałem, zobaczyłem, że kluczem są trzy rzeczy, które uczynił Jezus. Pierwszą rzecz, którą uczynił, to mowa o tym, że on się czegoś wyparł. Następną rzeczą, o której mowa tutaj, to jest to, że on siebie uniżył. Następną rzeczą, którą on uczynił, czy postanowił uczynić, to jest to, że on był posłuszny. Aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I dalej jest napisane tak. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i został obdarowany. On był obdarowany. Dla wielu ludzi w tamtych czasach w Jerozolimie on był człowiekiem. On był synem Maryi i Józefa, jak mniemano. Ale to, że działo się to, co się działo. To jest to, że ze względu na pewne rzeczy, które on postanowił uczynić, on coś od Boga otrzymał. I tym, co on otrzymał, to to było niesamowite imię. I tu jest napisane, że otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię, na które gnie się wszelkie kolano na niebie, ziemi i po Ja sobie przez chwilę pomyślałem tak: Dziękuję Bogu. I nie chciałbym mówić łapany za słowo, że wszelkie kolano nie gnie się na widok Syna Bożego, ale wszelkie kolano gnie się na imię Jezus Chrystus. Co mi to daje? Bardzo dużo. Ponieważ Jezus został wzięty do nieba, ale Jego imię zostało na ziemi. I mamy podstawę, aby wierzyć, kiedy dalej będziemy iść przez Słowo Boże. Że rzeczy, które działy się w życiu Syna Człowieczego, Syna Bożego, ze względu na obdarowanie szczególnym imieniem, te same rzeczy mogą mieć miejsce w Twoim życiu. Amen? I w liście do Hebrajczyków jest napisane, że o tyle bardziej znamienite otrzymał imię, które odziedziczył. Myślę, że temat dziedzictwa jest bardzo istotny w życiu każdego człowieka wierzącego. Potrzebujesz ty i ja znać dziedzictwo, jakie masz w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł, który pisał listy i pisał list do Efezjan, on modlił się, w pierwszym liście, rozdziale napisane, on mówił, proszę, aby Bóg Pana mojego Jezusa Chrystusa o Chwały, dał im ducha mądrości i objawienia, objawienia, aby wiedzieli, jaka jest nadzieja do której zostajemy powołani i jakie jest bogactwo, mówię jeszcze raz, bogactwo dziedzictwa. Które mamy w Jezusie Chrystusie. Czytając list do Galacjan, zobaczysz, że żaden człowiek żyjący na Ziemi nie zostawił tak bogatego, głębokiego, ogromnego dziedzictwa na Ziemi, jakie zostawił Syn Boży Jezus Chrystus. Żaden testament nie zawiera tyle obietnic i tak wielkich obietnic, żadnego człowieka, jaki zawiera testament Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jedyny testament, który zawiera w sobie obietnicę życia wiecznego. Chwała Bogu. Gdybyśmy czytali list do Mate... Przepraszam, Ewangelia Mateusza, tam jest napisane, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Autorytet jest złożony w Nim, jest złożony w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu. My musimy zdać sobie sprawę, że te wielkie rzeczy, które nas fascynują, które nam imponują, czytając Ewangelię, działy się także ze względu na obdarowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu! Także, jak czytałem jeszcze raz list do Efezjan, czy list do Hebrajczyków, On otrzymał moc, otrzymał moc. I dzięki tej mocy, która jest w Jezusie Chrystusie, która jest autorytet w tym imieniu, te rzeczy się działy. Pomyślałem sobie o jednej rzeczy, pewnym porównaniu. Gdy jakaś osoba jest wybierana na prezydenta, otrzymuje tytuł, czy ona musi napinać mięśnie, aby udowodnić, że jest prezydentem? Czy nie sam tytuł daje mu autorytet i władzę? Która niesie do jego życia. To samo jest, widzę, w życiu Syna Bożego. Imię daje mu autorytet, władzę i moc. I dzięki temu te rzeczy też możemy widzieć w służbie Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy czytali dalej, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o imię, zobaczymy, że dzisiaj, jako rodzice, Nadajemy imiona swoim dzieciom, bez względu na to, jak one brzmi, czy Jasiu, Stasiu, czy Franek, e, są to tylko niekiedy dźwięki, ale nie w tamtych czasach i nie w czasach biblijnych. Zawsze imię mówiło o tym, kim jest ta osoba. W czasach nawet średniowiecza, kiedy wysyłano poselstwo przez posła, nieistotne było, czy on jest silny, słaby, bogaty, wysoki i niski, rosły czy nie, liczył się glejt, przez kogo był on podpisany. Jeżeli on mówił w imieniu króla, w imieniu króla, nikt nie zwraca uwagę na to, jak wygląda poseł, ale liczył się tytuł, który był podpisany przez tego, który ma wszelką władzę, moc i majestat. Amen. Musimy zdać sobie sprawę, że my, jako ludzie wierzący, czy osoby wierzące, dziedziczymy w Jezusie Chrystusie możliwość czy prawo używania Jego imienia. Przypomina mi się w tej chwili Ewangelia Marka, ostatni rozdział, i zapisałem sobie pewne myśli, które na końcu są zapisane, gdzie Pan Jezus powiedział mi znowu, a na koniec ukazał się jedenastu i dalej i rzekł idźcie na cały świat i uczniowi. I takie znaki towarzyszyć będą imieniu mojemu przeczytam. Powiedziałem sobie tak. Imię Jezusa ma wielu towarzyszy. Ma wielu towarzyszy. Tym towarzyszem są uzdrowienia. Tym towarzyszem są uwolnienia. to towarzyszem jest to panie powężak, tym towarzyszem jest wzbudzanie zmartwych, tym towarzyszem jest błogosławieństwo, tym towarzyszem jest karmienie głodnych. To są rzeczy, które towarzyszą, jak gdyby chciały powiedzieć, temu imieniu będziemy towarzyszyli do końca. Imieniu Jezus Chrystus. Wszędzie gdzie się on pojawił, te rzeczy szły ręka w rękę z tym imieniem. I jak powiedziałem wcześniej, my jako dzieci Boże. Odziedziczyliśmy w Jezusie Chrystusie imię Jezusa Chrystusa. Osoba Jezusa Chrystusa została zbudzona i wzięta do nieba, ale Jezus powiedział: Cokolwiek czynicie, czyńcie w imieniu moim. To była rzecz, którą ja nie byłem nauczony, kiedy wzrastałem jako dziecko, jako nastolatek. Do czasu, aż Bóg przyszedł do mojego życia, do czasu jak Bóg powołał mnie do swojego królestwa, do czasu, jak doświadczyłem to, o czym mówił Jezus Nikodymowi. To był człowiek, któremu Jezus nie zarzucił, że żyje z grzechu. Ale on mu powiedział, pomimo, że jesteś kapłanem, pomimo, że znasz prawo Boże, pomimo, że naucza Słowa Bożego, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nigdy, nigdy nie ujrzysz Królestwa Bożego ale to, co kazał Jezus, mówić swoim uczniom, to właśnie przybliżyło się Królestwo Boże. I może nikodem był doświadczonym kaznodzieją, czy doświadczonym kapłanem i usłyszył coś takiego od Jezusa. Musi coś się zadziać w twoim życiu. On myślał całkiem logicznie jako człowiek, rozumny. No jak ja mam się narodzić znowu? Przecież raz mnie matka urodziła i on mi mówił, Pomimo, że wierzysz, musisz się narodzić. Dopiero wtedy dostaniesz się do Królestwa Bożego. To miało miejsce w moim życiu ponad 30 lat temu. Zadawałem sobie pytanie. Panie Boże, mogę cytować fragmenty z Ewangelii, jak niesamowite rzeczy czynił Jezus, kiedy chodził na ziemi. Mówi o roznożeniu pokarmu. Pięć tysięcy osób Pięć Bohenków dwie rybki. Następnie znowu się sytuacja powtórzyła. Znowu uwolnienia, znowu zbudzenia z znowu uzdrowienia, znowu wyzwolenia. Cuda goniły cuda. Ja nie wiedziałem, co to znaczy Bóg, mówi do mnie. Nie wiedziałem. Do czasu, aż Bóg przyszedł do mojego życia, kiedy wyjechałem na wakacje. Dałem się namówić, ponieważ to była zima i postanowiłem powiązać ten wyjazd z jazdą na nartach, a to było w Bielicach. Białej, przepraszam. Codziennie były wykłady i dokładnie w ostatnim dniu, na ostatnim spotkaniu, w ostatnich godzinach przed wyjazdem było spotkanie. Jeden z mówców usługujący. Miał poselstwo, które brzmiało: Synu mój, jestem twoim bogiem, przyjdź do mnie. Ja stałem w podobnym pomieszczeniu jak to, w narożniku. I to mnie tak uderzyło. On nie mówił po imieniu do mnie. On po prostu mówił, ale ja wiedziałem, że to dotarło do mnie. I ja miałem możliwość podejmowania decyzji: albo przyjdę do Boga, i tak, jak było to słowo, mówił, oddam mu swoje serce, albo będę się bronił, mówił, przecież ja wierzę w Boga. Ja się wtedy wstydziłem, oddać życie Bogu. I kiedy wsiedliśmy do pociągu, wtedy Do Święty zaczął mi przypominać pewne sytuacje z życia. To nie były te sytuacje, którym można się pochwalić, ale były związane z grzechem. I znowu miałem dwie rzeczy do wyboru. Albo się przyznać i ukorzyć przed Bogiem, powiedzieć Boże wybacz, albo się obronić i powiedzieć, wszyscy tak robili. Wtedy w pociągu ja pokutowałem i powiedziałem, Panie, bądź moim zbawicielem. Przyjdź do mojego serca. Ja oddaję Ci całe moje życie. Zaczął się nowy etap w moim życiu, gdzie przyszło coś do mojego wnętrza, co było głodne Boga. To powodowało, że ja byłem głodny Słowa Bożego. Ja byłem głodny Boga relacji z Bogiem. Czasami mówiłem, że ja bym się unosił pół metra nad ziemią, nie przejmował się tym, co będzie jutro, co się dzieje wokół mnie. Wszystko mną było pochłonięte Bogiem. Ja tego wcześniej nigdy nie doświadczałem. Pamiętaj, że dziedzictwo zaczyna się od narodzin. Od narodzin. Jeżeli jesteś dziedzicem, to musisz poznać swoje dziedzictwo, bogactwo dziedzictwa, abyś mógł z tego korzystać jako dziecko Boże. Jezus był dziedzicem i dziedzictwo zapisane w Testamencie dla Ciebie i dla mnie, dla tych, którzy uwierzyli i narodzili się z wody i z ducha. Bóg ma ogromne bogactwo dla ciebie i dla ciebie. Chcę Cię zachęcić, abyś modląc się do Boga, przychodził do Boga, nie bał się używać imię Jezus Chrystus. Ja wiem, że dla niektórych osób jest to normalne, ale chciałbym zachęcić tych, którzy mają w sobie obawę, bo boją się, że może będą nadużywać to. Jezus uczył w modlitwie Pańskiej. Także, aby się zwracać do Boga w Jego imieniu. Amen. Tak jak tu czytałem w tym liście, czy w Ewangelii, że jesteśmy dziedzicami, ale ja zdaję sobie sprawę, że może jesteś osobą, która mi mówi, że ja się modlę, modlę, modlę i nic. Mijają miesiące, mijają lata, mijają dni i tygodnie. I nic, i wierzę w Boga. Chciałbym nawiązać do pewnej ilustracji, która bierze dla mnie jest kluczem do tego, abyś doświadczał odpowiedzi od Boga na Twoje modlitwy. Jest to historia, która jest opisana w Ewangelii, Ewangelii Jana, ale wcześniej chciałbym nawiązać do pewnych wersetów, które. Pomogą ci zrozumieć, dlaczego czasami się modlisz i jeszcze tego nie doświadczasz. Słuchałem na YouTubie kazania jednego brata, który zadał swojej mamie jedno pytanie: Czy Bóg wysłuchuje Twojej modlitwy? Chodziła do kościoła dwa razy dziennie. Wracając z kościoła, modliła się do Boga. I on do niej powiedział tak, mamo, ty to czynisz 50 lat. Czy Bóg odpowiedział na twoje modlitwy? I ona się zastanowiła i powiedziała, nie. Czy podobnie jest u ciebie? Ja wierzę w szczerość tej kobiety. Ona była nauczona chodzić, modlić się w pewien sposób, bo tak trzeba robić. Ale kiedy Jezus się modlił, kiedy uczniowie się modlili, odpowiedź przychodziła od razu. Od razu. To jak to jest w Twoim i moim życiu? W liście do Galacjan są napisane słowa, chciałbym przytoczyć, dopóki dziedzic jest dziecięciem, Niczym się nie różni od niewolnika. Ale jest pod opieką nadzorców. Do czasu, do czasu, który mu wyznaczy ojciec. Wracam do proroctwa Izajasza, siódmego rozdziału. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel. I chłopiec będzie karmiony mlekiem i miodem do czasu... Aż nauczy się. Mało ludzi jest świadomych, że Jezus uczył się. Jak długo? Około 30 lat. Około 30 lat. Wybiera dobre, odrzuca złe. I Duch Święty na Niego stąpił. I dopiero wtedy, kiedy Duch Święty na Niego stąpił, pojawiło się to, co jest opisane w Ewangelia, O czym ja mówiłem wcześniej. Jezus chodził z swoimi uczniami i im pokazywał, jak używać autorytet, który otrzymał w imieniu Jezus, wybawca. Kiedy on odszedł, on powiedział: Będziecie robić to samo, nawet większe rzeczy, ale w moim imieniu, bo mojemu imieniu towarzyszą te rzeczy. Nie jest ważne, jak ty postrzegasz siebie. Musisz wiedzieć, jak Jezus jest postrzegany. Kiedy w liście do Filipian czytałem, na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano na niebie, ziemi i podziemion. Dla wielu ludzi, szczególnie którzy prowadzą działalność gospodarczą, jest to trudny czas. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli słuchają tego osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to takich osób, które Kierują firmami, nie rozumią. Nie wiedzą, z czym oni się borykają, z czym muszą się związać. Ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, jak wielki jest przeciwnik, problem w Twoim życiu. I nie wiem, jak długie ma kolana. Ale choćby sięgały od nieba do ziemi, to w imię Jezusa muszą się ugiąć. Amen? To jest dobra nowina dla Ciebie. Musisz mieć świadomość, że między niebem a ziemią na imię Jezusa wszystko się musi ugiąć. Wszystko. Amen. To jest autorytet, który Bóg złożył w imieniu Syn Boży Jezus Chrystus. Fa Bogu. Jezus uczył tego swojej uczni i uczniowie zaczęli to praktykować. Kiedy wysłał po dwóch swoich uczniów i wrócili tych 72, i nagle mówili: Panie, Panie. I złe duchy są w Twoim imieniu nam podległe. A on nie odpowiedział tak. Parafrazuje. Co to takiego? W porównaniu z tym, że Wasze imiona są zapisane w niebie. To nie jest żaden wyczyn. To jest standard. W życiu tamtych ludzi, którzy się uczyli od Jezusa, jak używać autorytet, te rzeczy były standardem. Żadnym wyczynem. Chwała Bogu? Dzień apostolski, gdybyśmy przeczytali jedną historię, jedną historię, kiedy Jan i Piotr szli do świątyni. Przed świątynią u wejścia sadzano jednego chorego człowieka, który był chory od urodzenia. I kiedy apostołowie go mijali, spojrzeli na niego i on liczył na to, że dostanie jałmużnę. Ja sobie pomyślałem, to jest upokarzające, żebrać. Spotkałem się raz w swoim życiu, kiedy sprzedawałem w sklepie. Wszedł do sklepu człowiek, mężczyzna. Mówi, jestem po studiach. Nie mam pracy. Ja wiem, że wtedy było trudno o pracę. To było dawno temu. I zaczął płakać. Mówi, skończyłem studia, nie mam pracy. Żyję razem z swoją matką, nie mam na chleb. Czy byś dał mi pieniądze? Aż byłem zdumiony. Że człowiek po studia nie może zarobić pieniędzy. I upokorzony jest do takiego stanu, że żebrze. Dałem mu trochę pieniędzy, żeby miał na chleb, na życie, i on sobie poszedł. I tutaj jest podobna historia. Siedzi ten człowiek i Piotr do niego mówi tak. Złota i srebra nie mam, czyli pieniędzy. Zadałem sobie pytanie. Co by Piotr dzisiaj tobie powiedział w dzisiejszych czasach? Pieniędzy na kredyty, które wziąłeś na firmę, nie mam. Pieniędzy na spłacenie leasingów, samochodów, urządzeń, maszyn, które kupiłeś na firmę i dałeś stanowiska pracy ludziom, nie mam. Pieniędzy na leczenie twojej córki także nie mam. Pieniędzy aby pomóc twojej starszej babci czy mamie, też nie mam. Ale mam antidotum na twoją sytuację. Mam odpowiedź. W imieniu Jezusa wstań. On mówi wstań. Oni byli bogaczami, jeżeli chodzi o wartości Bożego Królestwa. Nie mieli pieniędzy na kontach, ale tu wewnętrznie byli bogaczami. Jak to jest u Ciebie i u mnie? Pomyślałem sobie, Panie, czym ja mam się podzielić w swoim życiu? Bo mogę cytować świadectwa życia Syna Bożego i każdy powie, o to był Jezus. Mogę cytować apostołów, którzy uwalniali, którzy uzdrawiali, którzy zbudzali z martwych, i ktoś powie: Oto apostołowie, a co jest dzisiaj w moim i Twoim życiu? Kiedy się modliłem o te rzeczy, przyszły mi na serce kilka śladów z mojego życia, i ku mojemu zdziwieniu, wszystkie są z początku mojego życia z Bogiem, gdzie byłem totalnym nowicjuszem, jeżeli chodzi o znajomość Słowa Bożego. Kompletnie byłem zielony, jeżeli chodzi o poznanie Biblii, o życie z Bogiem, o doświadczanie jakichś takich niesamowitych rzeczy. To były czasy, kiedy myśmy hodowali lisy. Taki był czas. I przypominam sobie sytuację, że na fermie, kiedy wchodziłem, zobaczyłem, że i z jeden z lisów w klatce był sparaliżowany od pasa w dół. Miał tylko sprawne przednie łapy i cały swój tułów, brzuch i nogi ciągnął po siatce po podłodze. Kiedy podszedłem do niego i się o niego modliłem, powiedziałem: W imieniu Jezusa wstań! W imieniu Jezusa wstań! On od tego ciągnięcia swojego tułowia po siatce, aż miał wytarte na brzuchu włosy, skórę miał jak podeszła. I w imieniu Jezusa wstań. Nie dlatego, że miałem pobożne życzenie, w imieniu Jezusa. I Bóg go uzdrowił. Bóg go uzdrowił. Nie byłem kaznodzieją, nie miałem wielkiego poznania, ale w imieniu Jezusa. Inna historia. Kiedy szedłem raz na fermę, gdzie były lisy w klatkach, zobaczyłem, jak jeden z lisów zaczyna się trząść, jakby miał epilepsję. Myśmy wiedzieli, mieliśmy już na tyle doświadczenia, że były pewne choroby, które dziesiątkowały. Były w stanie dziesiątkować potomstwo, które się urodziło na fermie w ciągu jednej nocy. To była salmonella i nosówka. Dziesiątki procent mogło potomstwa zdechnąć w ciągu jednego dnia. I kiedy ja zobaczyłem, jak ten lis częściej się jakby miał padaczkę, epilepsję, jakby był w konwulsjach, on z bólu gryz podłogę, a mu krespy leciała. I podszedłem do niego i powiedziałem: W imieniu Jezusa, puść go, diable! Puść go! I on w jednej chwili się uspokoił. Kiedy wstał, on cały się chwiał jakby był pijany. Kiedy szedł przed siebie, on głową uderzył w ścianę. Było to charakterystyczne, ponieważ nazywano to tak zwaną kurzą ślepotą. Był to tak silny atak skurcz mięśni, że zwierzę po takim ataku nie widzi. Ale w imieniu Jezusa powiedziałem: puść go, diable. On w jednej chwili się uspokoił. Przypomina mi się historia. Opowiadała mi moja kuzynka, kiedy byli na polu, to była jesień, i mieli pracę na polu, czy to było przy buraka, czy przy ziemniaku, nie wiem. I w pewnym momencie na ciągłych mury. I te chmury spowodowałyby, że one by musiały opuścić to pole. I mama ich powiedziała: że Trzeba się zbierać. One powiedziały: że Trzeba się modlić. I powiedziały w imieniu: Jezusa, Niech te chmury obejdą nas. Chmury doszły do nich, do pola. Szła wielka ściana deszczu. Przeszły nad nimi i za nimi zaczęło padać. Ale na to pole nie spadł deszcz. Bo w imieniu Jezusa się modlili. Inne świadectwo. Byłem na zewnątrz domu, to były czasy, kiedy myśmy się budowali i gdyśmy chcieli przewietrzyć pomieszczenie, to były okna dwuskrzydłowe. Żeby je uchylić, trzeba było takim haczykiem zahaczyć, żeby się same nie zamykały i otwierały. Myślę, kto pamięta te czasy, wie o czym ja mówię. W pewnym momencie zobaczyłem, jak z końca ulicy szła taka trąba, która się kręciła i zaczęła wirować piaskiem. To był czas, kiedy nie mieliśmy asfaltu jeszcze na drodze i szła jak trąba powietrzna. Jak gdy to zobaczyłem, mówiłem muszę szybko biec do domu i zamknąć okna, bo jak walnie, wszystkie szyby wylecą. Szybko zdążyłem na półpiętro biec i zamknę okno, i ta tromba z końca ulicy doszła do naszego domu i wirowała tak ziemią i piaskiem na ulicy, jakby maszerował wiatr środkiem ulicy. Powiedziałem w imieniu uspokój się! Uspokój się! I ta trąba wirując, 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 wirując. Ciii. Spokój. Ja pamiętam to było tuż przed godziną 11. Spojrzałem w niebo i powiedziałem tak. O godzinie 12 mają rozejść się chmury i ma być słońce. Czekałem do 12 i dokładnie o godzinie 12 zrobiła się luka w chmurach i zaczęło świecić słońce. Czy ja miałem wielkie poznanie Boga? Ja byłem totalnym nowicjuszem. Totalnym. Ale wszystko czyniłem w imieniu Jezusa. Amen? To były czasy, gdzie ja myślałem, że Bóg więcej uzdrowił zwierząt przeze mnie niż ludzi. I pomyślałem sobie, że ze zwierzętami nie ma jednego problemu i jest z nim niewiara. Wszystko się opierało na mojej wierze. Chcę przeczytać tylko jeden fragment z Ewangelii Jana, gdzie jest, myślę, pewna podpowiedź dla Ciebie i dla mnie. Jezus mówi pewną przypowieść o krzewie winnym i winnej latorośli. I on dla mnie objawia pewną tajemnicę sukcesu modlitwy. I powiedział tak: Ja jestem krzewie winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie? Amen. Nie kto wierzy we mnie. Kto uwierzył? I postanowił trwać we mnie, a ja w nim, i słowo moje w nim trwać będzie, wtedy proś. Proś. I w szesnastym wersecie mówi tak: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście śli i owoc wydawali, i aby owoc was był trwały, by o cokolwiek byście prosili, abyście otrzymali. Amen abyście otrzymali. Kiedy czytam z 14 rozdziału obietnicę, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe na te czynić będzie, bo ja idę do Ojca, a cokolwiek prosić będziecie, w imię moje, w imię moje, to uczynię. Dla mnie to jest niesamowite. Jezus mówi o cokolwiek. Ale ja myślę, że jest pewien sekret. Jeżeli będziesz trwał w nim i słowa jego w tobie i będziesz się modlił w oparciu o to słowo, a jego słowo jest zawsze jego wolą, to Bóg stanie za swoją wolą w twoim sercu. Amen. Przeczytam jeszcze tylko dwa miejsca Słowo Bożego i skończę. W historii, kiedy Piotr i Jan spotkali tego chromego przy świątyni, Piotr powiedział, nie mam pieniędzy, ale mam odpowiedź na twoją sytuację. I chciałbym ci przeczytać pewne miejsca ze Słowa Bożego, które, ufam, będą antidotum czy odpowiedzią, zachętą dla ciebie. Jest to fragment z dzieł apostolskich, z dzieł apostolskich, drugi rozdział. Mowa jest o Dawidzie. Dawid, musimy pamiętać, że był królem. On był królem. I ja zauważyłem, że on powiedział mniej więcej tak. Dawid bowiem mówi o nim: Miałem pana zawsze, zawsze przed oczami swymi, zawsze. Pomimo, że był królem, on jakby chciał powiedzieć: Nie spad mnie na to, aby stracić z oczu mojego pana. Pomimo, że z tym królem mam władzę, mam autorytet, wszystko do mnie należy, ale on mówi: Zawsze miałem pana przed swoimi oczami, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. I w liście do Hebrajczyków myślę, że to słowo też będzie zachęcające dla ciebie, gdzie autor, gdzie autor pisze tak: Nie porzucę cię. Ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi w dzisiejszych czasach uczynić człowiek? Chciałbym, abyś to wziął do swojego serca, abyś się nad tym słowem zastanowił, abyś wziął lekcję i zachętę, wiedział i wierzył, że w imieniu Jezusa jest autorytet i moc. Bóg zachęca każde swoje dziecko, aby zwracać się do niego w imieniu swojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy. W kalendarzu chrześcijańskim wielkanoc to szczególnie ważny czas. Powiedzmy sobie szczerze, że mamy taką sentymentalną więź z tym czasem Bożego Narodzenia w grudniu. Ale to nie narodziny Pana Jezusa, ale jego śmierć i zmartwychwstanie, a później wylanie Ducha Świętego, spowodowały punkt zwrotny. I początek chrześcijaństwa, początek kościoła. Gdy przygotowywałem się, modliłem się do tego czasu, gdy będziemy sprawowali pamiątkę śmierci Pana Jezusa, to troszeczkę byłem zakłopotany. Bo jak to będzie? Tak ważne wydarzenie łamanie chleba, picie wina, komunia, wspólny czas. A sala pusta, a wy jesteście w domach. Ale bardzo szybko przyszedł pokój i radość. Dlaczego? Bo tak naprawdę pierwszy kościół to był kościół domowy. Bo tak naprawdę, żeby zrozumieć komunię, Eucharystię, to musimy wrócić do czasu paschy żydowskiej. Do czasu, gdy Żydzi byli zgromadzeni gdzie? Po domach. W Egipcie odrzwia od i nadproże były posmarowane krwią baranka i oni przystępowali do tej wieczerzy w rodzinach. Jesteśmy szczęściarzami, bo wierzymy, tak jak podaje Biblia, że jesteśmy królewskim kapłaństwem i narodem świętym. To oznacza, że dzisiaj ja będę celebrował tą wieczerzę pańską tutaj, w Centrum Chrześcijańskiego charizma. A wy po drugiej stronie prosiliśmy, żebyście mieli przygotowaną, przygotowany chleb, wino lub sok. I również wy po drugiej stronie będziecie łamali chleb, będziecie przystępowali do wieczerzy pańskiej pod dwoma postaciami. Problem rzeczywiście mają ludzie religijni, bo jeżeli nie ma wśród nich kapłana, to trudno jest to, przeprowadzić. Ale my możemy to zrobić. Kochani, ja przeczytam stosowny fragment Bożego słowa z Pierwszego Listu do Koryntian z 11 rozdziału od 23. wersetu. I później wspólnie pomodlimy się i będziemy przystępowali do wieczerzy pańskiej. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb a podziękowawszy złamał i rzekł: Wierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, po mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między Wami wielu chorych i słabych. A nie mało zasnęło. Moi drodzy, przede mną chleb i wino. Są to symbole krwi i ciała Jezusa Chrystusa. Dlaczego my to robimy? Dlatego, żeby przypominać sobie, dlatego, żeby ciągle było żywe przed naszymi oczyma. Żeby była żywa ta prawda, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Kolejny raz, gdy przystępujemy do wieczerzy pańskiej, znowu to ożywa w naszej świadomości, że mamy osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem, że to, co stało się na krzyżu Golgoty, jest Twoją i moją osobistym udziałem. Dlatego, moi drodzy, ja będę łamał ten chleb, wy również po drugiej stronie zróbcie to i podniesiemy modlitwę za to wino, które symbolizuje krew Pana Jezusa Chrystusa. Jezus wziął chleb, łamał i powiedział, żebyśmy spożywali, żebyśmy to robili na pamiątkę Jego śmierci, na pamiątkę zmartwychwstania. Później po wieczerzy wziął kielich i powiedział, że to jest kielich Nowego Przymierza w jego krwi. Ja zaniosę modlitwę i Wy również zanieście tę modlitwę, i za chwilę będziemy przystępowali do wieczerzy pańskiej. Drogi Boże, z całego serca chcemy Ci podziękować za ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jest to dla nas coś najbardziej drogocennego. My dziękujemy Ci, że dzięki tej krwi jesteśmy odkupieni, że tak jak był czas, że niszczyciel nie mógł dotknąć Izraelitów w Egipcie, bo odrzwia od i nadproża ich domów były posmarowane krwią baranka. Tak dzisiaj ta krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu Golgoty, jest naszą ochroną, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Daje nam świadomość, że jesteśmy zbawieni, że nasze grzechy są przebaczone, że jesteśmy ludźmi, którzy są usprawiedliwieni, mogą żyć bez poczucia winy, bez poczucia potępienia. Panie, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za nas. Kochani, przystępujmy teraz do wieczerzy Pańskiej. Łamcie chleb. Spożywajcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, na koniec dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nabożeństwa, tak jak to robiliśmy do tej pory, zaniesiemy modlitwę. I niektórzy spodziewają się, tak jak to było kiedyś, że och, od razu będziemy się modlili przeciwko koronawirusowi. I kolejny raz może niektórych rozczaruje, że nie będziemy tak robili. Gdy popatrzymy na wzorce z Pisma Świętego, to kolejny raz odwołuje się do Księgi, drugiej Księgi Kronik, do 7 rozdziału, 13-14 werset. I tam jest napisane, że jeżeli pojawi się. Plaga szarańczy. Jeżeli będzie susza, jeżeli pojawi się jakakolwiek zaraza, czyli to, co my mamy teraz z tą plagą koronawirusa, to jest napisane najpierw, co zrobi lud? Ukorzy się mój lud zwany moim imieniem. Co będą robili? Będą się modlić, będą szukali Bożego Oblicza, będą prostowali swoje ścieżki i dopiero w tym momencie jest napisane, że w reakcji na to, Bóg wysłucha z niebios, przebaczy grzechy, uzdrowi ziemię. Moi drodzy, każdorazowo, gdy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty, to najpierw musimy zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuścił. I Bóg dopuszcza pewne rzeczy, które czyni szatan, którzy czynią źli ludzie, jakiekolwiek złe rzeczy, mówiłem o tym na poprzednich spotkaniach, ale powtórzę to. Przynajmniej pięć podstawowych powodów. Pierwsze, Pojawiają się próby i doświadczenia, które sprawdzają naszą wiarę i to, co cytowałem na początku naszego nabożeństwa. Gdy doświadczamy różnych trudności, On przychodzi, aby nas pocieszać, abyśmy innych pocieszać mogli. Są sytuacje, że, gdzie Bóg walczy o zbawienie człowieka i go napomina, wzywa go do siebie, ale ludzie są oporni i wtedy musi sięgnąć po inne narzędzie, którym jest karcenie. Są sytuacje, gdzie ludzie Sieją w swoim życiu. Jest prawo siania i zbierania, i zbierają. Są sytuacje, gdzie, gdzie te trudne momenty są narzędziem w ręku Boga, że On dopuszcza to, po to, żeby człowiek się nawrócił. Gdy traci poczucie bezpieczeństwa, zaczyna szukać czegoś, co by było ponad to, co mu może dać człowiek. I w końcu, gdy popatrzymy na plagi, które i, I to, co działo się w Egipcie, gdy Izrael był wyprowadzany przez Boga, to nie do końca nawet Mojżesz to rozumiał. Dlaczego, Boże, tak długo? Dlaczego faraon taki opór stawia? I Bóg mu odpowiedział: żeby cudów moich było więcej. Jestem przekonany, że gdy Kościół stanie na wysokości zadania, to w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, Kościół może być odpowiedzią, kościół może się modlić i to, co słuchaliśmy w czasie tego kazania, mogą się dziać znaki, cuda, ludzie mogą być zbawiani, uzdrawiani i w końcu o to chodzi właśnie w Kościele. Żeby Ewangelia była Ewangelią mocy, pełną Ewangelią, gdzie ludzie nie tylko są zbawiani, ale są również uzdrawiani, uwalniani i przeżywają Boże cuda. Dlatego najpierw się ukorzymy przed Bogiem, później, później się pomodlimy o odwagę do głoszenia Ewangelii, Dzieje Apostolskie, Czwarty Rozdział. I dopiero wtedy staniemy, aby stanąć i zawołać, żeby ta plaga stanęła, żeby Bóg dał nam ochronę dzieciom Bożym przez krew baranka Bożego. Później będziemy kontynuowali te modlitwy, będziemy się modlili o rząd, o sferę ekonomiczną, o. o o szpitale, o służbę zdrowia, o inne rzeczy. Na razie, proszę, dołącz się do mojej modlitwy. Drogi Boże, wierzymy, że Ty masz plan. Wierzymy, że to nie jest absolutnie przypadek, że to, co się dzieje, dotyka tylu ludzi na całym świecie. Ty nam dajesz wskazówkę, jak mamy postąpić w takiej sytuacji. I dlatego my się korzymy, dlatego wyznajemy każdy grzech który pojawia się w Polsce, w Europie i na świecie. Szczególnie, Panie, prosimy o wybaczenie grzechów Europy, naszego kraju. Wybacz, Panie, martwą religię, to, że wielu zbliża się do Ciebie wargami, ale sercem jest daleko od Ciebie. Wybacz nam to, Boże. My chcemy, Panie, przebudzenia. My chcemy wołać, aby przyszedł Duch Święty, który by te serca kamienne zamienił na mięsiste. Boże, korzymy się przed Tobą i wyznajemy jako grzech zeświadczenie, bazowanie na materializmie, bazowanie na humanizmie, na tym wszystkim, co opiera się na mocy człowieka. Wybacz nam to, Panie. My chcemy, Panie, budować na Tobie, bo to Ty jesteś królem i Panem. Panie, przychodzimy do Ciebie jako Kościół. Ja wołam, Panie, o słonę Twojej świętej krwi. Dla każdego Bożego Dziecka. Ja Ci z całego serca za to dziękuję, że możemy czuć się bezpieczni. Ja błogosławię każdą osobę, która jest po drugiej stronie ekranu, która ogląda nas, nas online. Jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem, jesteś w przymierzu z Panem i drogocenna krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa chroni Cię, bo potężne jest imię Jezusa i potężnym narzędziem jest Krew Jezusa. Ja ogłaszam ochronę świętej krwi dla każdego Bożego dziecka. Dziękuję Tobie Boże, że Ty jesteś Bogiem Wiernym, Bogiem Przymierza. Ja błogosławię Ciebie. Czuj się bezpieczny w Jezusie Chrystusie. I Panie mój Boże, ja też przychodzę, aby wołać Panie, aby ta plaga zatrzymała się, aby każdy człowiek, który korzy się przed Tobą. Doświadczył posilenia, ratunku, aby każdy był uratowany. W imieniu Jezusa Chrystusa. I ja ogłaszam pokój, ogłaszam uzdrowienie i zwycięstwo, ogłaszam ochronę świętej krwi Jezusa Chrystusa dla każdego takiego człowieka. I daj też, Panie, ratunek, zmiłowanie dla każdego człowieka. Okaż się miłosierny. Moi drodzy, jeszcze na koniec jedna modlitwa. Może ogląda nas osoba, która jeszcze w sposób świadomy nie oddała Panu Jezusowi swojego życia. Może gdybyś miał umrzeć dzisiejszej nocy, to nie wiesz, gdzie byś poszedł, nie wiesz, kim jesteś. Może mówisz, no urodziłem się w kraju katolickim, to jestem wierzący. Chciałem Ci powiedzieć, że żeby stać się Bożym dzieckiem, trzeba to zrobić świadomie i dobrowolnie. Musisz zaprosić Pana Jezusa do swojego życia, wyznać go Panem i Królem, i uwierzyć, że On umarł za Twoje grzechy. Jeżeli tego chcesz, poprowadzę Cię w modlitwie. Dołącz, powtórz moją modlitwę, ale zrób to z wiarą w sercu. To musi być wyznanie ust połączone z wiarą w sercu. Powtarzaj za mną słowa modlitwy. Drogi Boże. Przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiem, że jestem osobą grzeszną, ale wierzę, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Wierzę, że on trzeciego dnia zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca w niebie. Dzisiaj składam na Ciebie każdy mój grzech, wyznaję każdy mój grzech i zapraszam Cię. Do mojego serca. Wyznaję cię Panem i Królem i Zbawicielem. Dziękuję Ci, że Ty mnie przyjąłeś, bo Ty obiecałeś, że każdy, kto do Ciebie przychodzi, Ty go nie rzucisz precz. Teraz będziemy kontynuowali kolejne modlitwy. Zapraszam. Chciałbym, abyśmy, tak jak wcześniej było powiedziane, modlili się o rząd w Polsce. Często przychodzi mi na myśl ten fragment życia króla Salomona, kiedy został wybrany na króla, modlił się, Panie, daj mi mądrość. Zgodnie z tym, co Słowo Boże mówi, będziemy stawiać się za osobami, które noszą na swoich barkach odpowiedzialność podejmowanych decyzji, które mają wpływ na to, co będzie się działo w obliczu tej pandemii w Polsce. Także chciałbym prosić Boga, aby Bóg dał im mądrość. Ja wierzę, że Bóg ma swój boży plan dla każdego swojego dziecka. Ojcze, ja modlę się panie o osoby: czy to jest prezydent Polski, pan Duda, czy premier pan Morawiecki czy ministrowie, wojewodowie, burmistrzowie, wójtowie, abyś obdarzył ich mądrością Twoją. Boże, abyś okazał im łaskę i miłosierdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, aby decyzje, które muszą podjąć ze względu na sytuacje, które w Polsce, aby oni to czynili w inspiracji i znatnieniu Ducha Świętego. Abyś Ty wylał swojego Ducha Świętego na ich życie. Panie, aby oni nie byli bezradni. Tak jak powiedział Dawid Zawsze miałem Pana przed obliczem swoim. Panie, ja modlę się, abyś Ty był przed ich obliczem, aby oni zobaczyli Twoją wolę, aby kierowali się Twoją myślą, aby realizowali Twoje plany. A wiesz, że Twoje plany prowadzą do tego, co jest dobre. Panie, tak było napisane w liście do Hebrajczyków: Nigdy cię nie porzucę i nie opuszczę. W imieniu Jezusa, abyś Ty wyciągnął swoje ręce. Prosimy Cię, Boże. Abyś okazał łaskę, aby ludzie, którzy to doświadczają, mają trudną sytuację, aby mogli wejrzeć siebie. Ja wierzę, że wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, dlaczego to jest? Abyś im to objawił, panie, abyś przede wszystkim przyszedł do ich serca i życia, uzdrowił ich, a później ciało, sytuację, firmy, działalność, panie. Ponieważ Ty powiedziałeś, że życie wieczne jest ważniejsze od tego życia doczesnego. Prosimy Cię, Panie, także o służbę medyczną. Te osoby, które narażają swoje życie. Ja wierzę, Panie, że Ty masz swój plan dla każdego swojego dziecka, że Ty wziąłeś przekleństwo zakonu, że Ty uzdrawiałeś, że Ty chronisz. Panie, aby ta sfera życia w Polsce, służba medyczna, abyś Ty ich chronił, Panie. Aby te osoby, które poświęcają swoje życie, czas, życie, aby byli chronieni, ratując innych ludzi. W imieniu Jezusa modlę się o zaopatrzenie dla nich, o lekarstwa, ale przede wszystkim, aby przyszedł Boży Święty Duch, aby dał im mądrość, że mają e, służyć ludziom, aby Boży Duch leczył tych ludzi. W imieniu Jezusa, ponieważ Ty się nie zmieniłeś. Ty się nie zmieniłeś. To co czyniłeś, ty będą na ziemi. To co czyniłeś przez życie apostołów, ty masz moc ze względu na swoje imię. Czyni to dzisiaj tu i teraz. W imieniu Jezusa modlę się, abyś Ty leczył, abyś chronił przez imię Jezusa i ze względu na imię Jezusa tych, którzy się boją, aby byli jak pod skrzydłami kokosz pisklęta chowa, aby byli leczeni mocą Twojego ducha, aby się wypełniało Twoje słowo, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.